Szanowni Państwo, zapraszam zatem jeszcze na krótką rozmowę z twórcami przedstawienia, którzy dzisiaj jeszcze muszą odbyć podróż do Opola. Zatem będziemy starali się w miarę esencjonalnie, jakby to powiedział Karol, tę rozmowę odbyć. Jeszcze raz przypomnę twórców: Bogusław Kierc, autor opracowania reżyserii. Anna Jarota. Anna Wieczorek. Krzysztof Jarota. I Jakub Kowalczyk. I Karol Samsel, Jarosław Zimmerman. Ja jestem urzeczony tą interpretacją, więc z wielką radością i onieśmieleniem będę o tej interpretacji miłości czystej z Państwem rozmawiać. Bardzo zależało mi, aby wybrzmiała ta jedna aktówka. Zgadzam się z sądem profesora Żońcy, że jest to najdojrzalszy z tekstów Norwida, bardzo głęboko zwiastujący, co mogłoby się stać, gdyby nie było mu pisane odejść tak wcześnie. Wpierw chciałbym się zwrócić do Pana, Panie Bogusławie, do Ciebie. Chciałem zapytać o zetknięcia z Norwidem, o spotkania z Norwidem, zarówno na drodze osobistej, jak i reżyserskiej. No i w tym wszystkim wysuwa się na pierwszy plan Norwid dramaturg, kiedy dramat Norwida wybrzmiewa z całą siłą. I jaki jest Pana do tego dramatu Norwida stosunek, Panie Bogusławie? Zacznę od tego, że Norwid jest dla mnie współczesny, ale kiedy mówię współczesny, to również mówię współprzestrzenny. O przestrzeni dzisiaj było sporo. I myśląc o przestrzeni, myślę także o jego obecności bliskiej, o obecności dotykalnej. Tak dalece dotykalnej, że wtedy, kiedy byłem wtajemniczany jako młody człowiek w to, że Norwid to są już tak nieprawdopodobne, trudne szczyty, że właściwie nie do pokonania, a fortepian Chopina, o dziecko. Potem czytałem u Wisławy Szymborskiej o skazaniu na ciężkie Norwidy, ale moim marzeniem było przekonać, że nie, że to tak wcale nie jest, bo to jest jakieś uprzedzenie. Mój świętej pamięci przyjaciel Ryszard Peryt mawiał o Norwidzie, mój przyjaciel Norwid. Jak powiedział, mój przyjaciel Norwid i potem dalej opowiadał. Więc tu było coś podobnego. Chciałem powiedzieć fortepian Chopina na którymś z wczesnych egzaminów w szkole teatralnej. No i udało mi się go mówić i takie wrażenie bliskiej obecności Norwida miało miejsce istotnie na egzaminie, kiedy mówiłem: runął mój fortepian, zgasło światło. I resztę wiersza mówiłem w ciemności, komisja spokojnie wysłuchała. Tak, takie było zetknięcie, rzekłbym, cielesne. Inne zetknięcie cielesne to wtedy, kiedy w realizacji telewizyjnej Kazimierza Brauna właśnie grałem w Miłości czystej u kąpieli morskich Feliksa, ale także próbowałem z moimi szalonymi studentami, mówię szalonymi, dlatego że oni gotowi byli wierzyć, znaczy wierzyć nie dlatego, że byli wprowadzani w błąd albo w jakieś inne maliny, że to, co się
siłą woli i jakąś precyzją warsztatową realizuje, jest do osiągnięcia. Oni byli tak szaleni, to już są obecnie profesorowie szkół teatralnych, że spadali z szafy, bo wierzyli, że jak dobrze upadną, jak rozluźnią ciało, to nic im się nie stanie. Słyszałem skargi z internatu, że studenci spadają z szafy, albo urządzili sobie jakąś drogę z tłuczonym szkłem i chodzili na kolanach i nic im się nie działo. Po prostu szkoła fakirów. I Norwid się okazał też, i właśnie Miłość czysta u kąpieli morskich w ich interpretacji, bo oni sami ją przygotowali, czymś zupełnie niezwykłym. Pamiętam taki epizod, jak była balia, w której było domniemane ośle mleko i jedna ze studentek właśnie się, grająca Julię, kąpała w tym oślim mleku. A więc ja dlatego o tym mówię, że wszystkie moje zetknięcia z Norwidem właściwie miały taki wymiar sensoryczny. One były dla mnie cielesne i dalej teraz, kiedy pracowaliśmy nad tą wersją Miłości czystej u kąpieli, nic się z walorów tej pierwszej miłości, tego pierwszego dotknięcia, tego pierwszego obcowania nie zmieniło, że to jest takie, to od czego zacząłem, że jest to mój współczesny, zadziwiająco współczesny. Zresztą podzielam to zdanie z nami, tak tutaj zebranymi. Proszę. No właśnie tutaj chciałbym zapytać wykonawców, bo to pana perspektywa wieloletniego kontaktu z Norwidem jest zupełnie inna niż w przypadku młodszych twórców. Jak wyglądało to zetknięcie z nieoczywistym językiem Norwida, z tym bardzo takim delikatnym rysunkiem postaci, który jednocześnie jest tu szalenie ważny, jeśli chcemy intencje Norwida i w ogóle pokazać dramat, istotę tego, co się dzieje w tej sztuce, gdzie wszystko się dzieje gdzieś głęboko ukryte. No, bardzo mnie to interesuje, bo perspektywa młodszych pokoleń jest w przypadku Norwida z całą pewnością nieco inna. Prosimy, może pani Anna, Julia. Mówić szczerze, czy... Tak, szczerze. Dobrze. No dobrze. Tak więc, po pierwsze, ja uważam, że wszyscy, jak tutaj siedzimy w białych bluzkach, mamy wielkie szczęście, że znaleźliśmy się dzisiaj tutaj, bo jest to dla nas niebywałe szczęście czytać ten tekst w tak zacnym gronie i dowiedzieć się naprawdę dużo dzięki temu też i o życiu, bo praca nad tym tekstem była niezwykła. Z mojej perspektywy wyglądało to tak, że po pierwszym przeczytaniu, a jestem mamą dwójki dzieci, mam dużo obowiązków i tak czytałam ten tekst, być może za szybko, ale ja muszę się przyznać, że naprawdę niewiele z tego tekstu zrozumiałam. Po prostu i zwyczajnie. I mówię, no dobrze, fajnie. Ale no, poczekajmy na pracę, tym bardziej, że prób mieliśmy niewiele. I właśnie dzięki Bogusławowi i wgryzaniu się w ten tekst, za każdym kolejnym czytaniem i w tak zwanym międzyczasie i dojrzewało we mnie to poczucie, że w zasadzie jest to wiersz, owszem, ale ja uwierzyłam Bogusiowi na słowo, że to jest tak aktualne i sama zaczęłam to odkrywać, że w zasadzie taki proza pisana wierszem, to jest moje odczucie. Tak więc przekazuję może mikrofon dalej. Dodam tylko, że nasz kolega Norwid teraz będzie chyba już naszym przyjacielem. Tak, bo myśmy się zastanawiali, czy to
najpierw należy skruszyć formę, żeby wyszła esencja, czy najpierw zrozumieć esencję, żeby powstała forma, no bo jednak jest to wiersz. Ale tak jak już Ania powiedziała, no, jest to na tyle współczesne, że chyba trzeba było się odseparować od tej formy i jakby treść zwyciężyła. Poza tym ja tu też tak dostrzegłem trochę takie zetknięcie się epoki Norwida z tą epoką, która następuje zaraz. Jakieś te fale już coś takiego forpocztą przybliżały i to się jakoś tak inaczej czytało wtedy. No ale to się też chyba jakoś zderza ze współczesnością. No właśnie te fale, gdzieś za ten horyzont chyba nie warto patrzeć, tylko na te fale, które są przy stopach. Ja myślę, że nieprzypadkowo Eliza dzisiaj Becketa przywołałaś, to też było dla mnie olśnienie. Jest jakiś ten ton bezsilności powiązany z komizmem, tym takim gorzkim komizmem tego tekstu, jest zupełnie zniewalający. Chciałbym zapytać, struktura tego tekstu jest szczególna na tle pozostałych dramatów Norwida, bo to jest koncert na cztery głosy, więc chciałbym zapytać o waszą pracę w zespole. Państwa pracy w zespole. Jest to muzyka rozpisana na cztery głosy. To de facto kwadrat miłosny, który krzyżuje się w sposób zupełnie swobodny, bez powiadamiania widza teatralnego o przebiegu, wiązania relacji. To, tak jak dzisiaj mówiliśmy, dopiero w finale ulega spiętrzeniu, rozwiązaniu akcji. Czy mieli Państwo poczucie właśnie, że w zespole te fluidy przepływają, rodzi się coś, co jest jakimś porozumieniem ponad głowami poszczególnych aktorów? Koniecznością interakcji ze sobą. To jest na pewno w ogóle zasada państwa warsztatu, ale panie Krzysztofie. No, w kontekście małżeństwa to te fluidy musiały przepływać. No a w kontekście zespołu, no tak, jest to partytura rozpisana na cztery postaci. To się musiało zharmonizować gdzieś w którymś momencie, bo no, myślę, że dysharmonia nie służy. To była... Myśmy te nuty, czyli te słowa odczytywali powolutku, smakując je, rozumując, chociaż też nie do końca je pewnie jeszcze rozumiemy, ale to jest wspaniała przygoda, która się zaczęła. Ja myślę, że ten koncert będzie trwał dalej. On się dopiero zaczął, tak de facto. Tak mi się wydaje. Nie wiem, co sądzicie. Mamy nadzieję, że to będzie miało ciąg dalszy, że będziemy nadal odkrywać właśnie ten tekst. I pracować, mieć przyjemność ze współpracy z tym tekstem. Ja tylko dodam, że już nawiązując do tej terminologii muzycznej, bardzo ważna była osoba też profesora Kierce, czyli naszego dyrygenta i przewodnika jednocześnie. I on też tę przygodę i tę podróż uczynił taką szczególną dla nas, myślę. Bo samemu pewnie każdy z nas doszedłby do pewnych rzeczy, ale profesor Kierc był dla nas też takim przewodnikiem i dyrygentem tego kwartetu i pozwolił te cztery różne głosy jakoś złączyć i połączyć. Tak, dodam tylko, że takim czułym przewodnikiem za panią Tokarczuk, takim, który naprawdę z czułością dużą nas przez tego Norwida i z tym Norwidem w to morze prowadził i to była naprawdę niezwykła przygoda i taka, która pozostaje. Nawet rozmawialiśmy w czasie prób, że ten wiersz, który tam jest zamieszczony, czemu on jakoś tak wnika w tkankę i skórną i umysłową, że zostaje, spać nie daje i nawet sprawia, że ja po prostu jeszcze teraz czuję, że się trzęsę, pomimo tego, że już jakiś czas minął, że jakiś taki niezwykły ślad zostawia i Norwid, i cała ta praca tutaj. Ten wiersz został znakomicie przez panią odczytany, więc... Wyrecytowany, więc jest to wielki ukłon od nas dla pani. Nie jedyny przypadek, przecież jak gdy kto ciśnie, kto w oczy, tak człowiekowi, garść fiołków. Czyli Adoriat Frygium, ten wiersz był fragmentem poematu i nic mu nie powi. Panie profesorze, chciałbym zapytać o kwestię ironii, bo my jako literaturoznawcy częstokroć rozmawiamy o ironii w tekście Norwida jako o takiej rzeczywistości rozlanej po całej połaci tekstu.
A rolą reżysera, rolą inscenizatora jest też te momenty ironiczne upuścić we właściwych miejscach, aby tekst nabrał soczystości, ciężaru i to było odczuwalne. Dla mnie z wielką jasnością odbywał się odbiór sceny zerwania zaręczy. Nigdy nie widziałem tego tak czytelnie, jak stało się to za sprawą odpowiednich przycisków, akcentów i właśnie ironii. Czyli scena trzecia bodajże, prawda? To jest zerwanie zaręczy. Chciałem o to zapytać właśnie, o pracę nad tekstem Norwida, gdzie należało postawić nacisk. Grała rolę intuicja, wyobraźnia, rozum, przywiązanie do mistrza, gdzie należało rozstrzygnąć te puste pola, miejsca nie do określenia tego dramatu. Wydaje mi się, że to jest kwestia, być może jestem tutaj stronniczy i nie wypieram się tej stronniczości, kwestia zaufania. To znaczy nie podejmowania żadnego przedwczesnego planu, nie stawiania się ponad Norwidem, że ja wiem o Norwidzie. Wiem o Norwidzie tyle, ile Norwid mi powie. W tym znaczeniu, że nic mi nie powie, tylko rzuci tą garścią fijołków. Że powinienem mu zaufać i być w intymności z jego tekstem, no też dzisiaj o tym była piękna mowa, czystym. To znaczy no, jednak traktować go tak jak tego bliskiego, nawet nie zakładając bliskości, bo ona dopiero potem się objawia, ale tego drugiego, który do mnie mówi. I teraz co on mówi? Ile jest we mnie możliwości, czułości, usłyszenia tego, potem zrozumienia tego, a prawdopodobnie, co jest ogromnie ważne, czucia tego, że ironia norwidowska, to jest ciekawa sprawa, jest ironią czułą. Norwid nie jest zgryźliwy we wszelkich swoich ironiach, nawet tam, gdzie jest sarkastyczny. Jest rzeczą niezwykłą, że przez to się przebija czułość, również ta czułość, do której ma taki stosunek jak w tytułowym wierszu i nawet wtedy, kiedy to jest plecionka z włosów blond. Jest ta jego cecha jest tak żywa, że wydaje mi się, że wtedy ona uzdatnia tego, kto chce być z Norwidem, na wyczucie, na zrozumienie i współbycie w tym mówieniu. To doznaliśmy wszyscy, bo rozmawialiśmy sobie na ten temat, tego jakiegoś cudu, jak to jest możliwe, że na tym tekście nie osiadła żadna patyna historyczna. Nawet jeżeli mamy tego świadomość, on tak mówi, no mówi. No ale mógłby tutaj być i w tej chwili mówić tym żywym językiem, i nie byłby dziwakiem. To jest coś niesamowitego u Norwida. I tak jak porównanie z Beckettem nie jest absolutnie żadnym nadużyciem. Wydaje mi się, że to jest, to jest znowu dotykalne. To jest. I teraz wystarczy nie odepchnąć Norwida, aha, bo on już tam był,
tylko jak sięgnąć do tego jest nawet bez jego określenia, tylko cokolwiek dalej. A jak zrobić, żeby cokolwiek bliżej, żeby tu. I to tu daje jakieś niesamowite otwarcie na Norwida. Pan profesor mówi, jak mówi Norwid. Nie możemy zapominać, że Norwid jest oratorem i kiedy wygłasza wykłady o słowackim czy prelekcje Rzecz o wolności słowa w czytelni polskiej w Paryżu, jest człowiekiem teatru. I o tym kroniki tamtego czasu, kroniki polskie, mówiły otwarcie, że póki Norwid mówił, póty wszystko pozostawało zrozumiałe, a kiedy nakazywali zapisać wykłady o słowackim, wtedy nagle wszyscy mówili perły alembikowane. Nie było szansy porozumieć się z poetą, ponieważ poeta już nie mówił, a skostniał w tekście. Chciałbym zapytać o to, czym różni się to robienie teatru Norwida od pozostałych teatrów? Czym różni się praca nad tekstem dramatu Norwida od innych tekstów? Nam jako badaczom poety brak obiektywizmu, ale jesteśmy pewni, że jest to wejście chociażby w świat języka, który domaga się otwarcia. I bardzo się cieszę, że tutaj nie rozmawiamy o tym, że ten język trzeba roztajemniczać, odklinać, że on jest jak... A raczej mówimy o czytelności Norwida. Czym się różni praca w teatrze Norwida, przy teatrze norwidowskim od pracy innego rodzaju, przy innych tekstach i spektaklach? Ja? Pewnie różni się rodzajem dyscypliny. I mówiąc to, nie wprowadzam jakiejś normy aksjologicznej, że do Norwida trzeba tak i tak, nie jak do Szekspira albo jak właśnie do Becketa, tylko że ten typ dyscypliny, który nie chcę powiedzieć wymusza, raczej rzekłbym, do której zaprasza albo nakłania Norwid, jest radykalną dyscypliną języka. Norwid w bardzo krótkim przebiegu, w nieodległych kreskach taktowych, żeby się obrazowo wyrazić, zawiera jakieś potężne przestrzenie. No, żeby nie być gołosłownym, taki krótki liryk jak w Weronie. Nad Capuletich i Montekich domem spłukane deszczem, poruszone gromem, łagodne oko błękitu. To są trzy piętra różnych rzeczywistości. Jak to się powie, szybko nad Capuletich i Montekich domem, spłukane deszczem, poruszone gromem, łagodne oko błękitu i tak dalej, i tak dalej. No to powiedziało się, ładnie to jest napisane, pięknie się śpiewa, zwłaszcza jak to śpiewa Wanda Warska, ale tu się dzieją rzeczy zupełnie niesamowite. Czy jak w fortepianie Chopina, hostie przez blade widzę zboże, Emanuel już mieszka na taborze. No zaraz, a to dopiero przeskoczyły trzy wersy. Czyli
czujność obok czułości przy czytaniu Norwida jest tym czymś, czego sobie nie można, nie można darować, nie można go, głupio powiem, zbeletryzować. On na to nie pozwala. To mieliśmy wciąż do czynienia, że mówimy, a pod tym mówionym idzie jeszcze inne zdanie. Że to jest tak jak w wielu kompozycjach bachowskich, wielogłosowych. Tyle, że tu idzie zdanie, ale to zdanie od razu jest wielogłosowe. Czyli myślę, że na tym polegałaby specyfika pracy w teatrze Norwida, żeby tego nie pominąć, żeby nie być nieuważnym, nie zlekceważyć tego, co nie jest jego dziwactwem, tylko co jest jego etyką słowa, bo to tak, nie taką kostyczną, to jest raczej, rzekłbym, etyka fantastyczna, że coś takiego jest. Proszę Państwa, chciałbym bardzo serdecznie zaprosić Państwa do zabierania głosu, do zadawania pytań. Wyruszam z mikrofonem. Ja bym chciał przede wszystkim podziękować za to dzisiejsze spotkanie i za dowód rzeczowy, który tutaj mieliśmy przed sobą. Mieliśmy okazję z tym obcować, że nie jest prawdą, jakoby Norwid już nie ma żadnych szans w polskim teatrze. W tej akurat dziedzinie miałem taką wątpliwą przyjemność z moją zacną koleżanką Barbarą Osterloff się 30 parę lat temu bardzo ostro zewrzeć, ponieważ ona dokonała przeglądu Norwida w teatrze, powiedziała, no wszystko pięknie, ale już w przyszłości to nie ma. A ja mówiłem, nie, jest, ale potem nie miałem zbyt wielu dowodów, że jest ta przyszłość. Było parę, to też żeby być sprawiedliwym, to nie tak, że zupełnie nic się nie działo przez te 35 lat w Polskim Teatrze z Norwidem. Było kilka przedstawień, o których warto pamiętać, ale dzisiejsze czytanie, które jest czymś więcej niż czytanie, bo to właściwie jest spektakl, którym nawet to kląskanie przecież ptactwa nadmorskiego, czy szumy, czy różne tam przydźwięki, wachlarze, niepokoje. To wszystko jest to inscenizacja, która daje dodatkowe efekty. Ale przede wszystkim jest świetna praca ze słowem, o czym Bogusiu przed chwilą mówiłeś. Na szczęście nie prowadzi to do tego, co często staje się udziałem aktorów pracujących z Norwidem, że popadają w patos i celebrację. I że to słowo jest tak uwydatniane i ono po prostu dostaje szału, przestaje znaczyć. Tutaj było to wypośrodkowane i takie było bliskie temu, co w ogóle jest ważne, że przy każdym trudnym języku, takim jak Norwida czy Witkacego, no to trzeba tak to robić, żeby te słowa leżały jak rękawiczki na rękach. I to było bliskie temu, co należy osiągać w pracy z tekstem Norwida, nie zapominając oczywiście o sensach, bo te sensy tutaj i dwuznaczność. Ja tylko jedną rzecz, ja już w korytarzu mówiłem, jedną drobną uwagę chciałbym zgłosić, mianowicie, że nie wykorzystałeś didaskalium z miłości czystej, w którym to didaskalium. No jednak widać, że ta Julia niekoniecznie taka jest idąca za porywem serca, bo ona jest dosyć wykalkulowana. Jak wybiega nad ten brzeg morski, to nie zapomni kapelusza i tam szalu, żeby to się dobrze odziać i wszystko to skrupulatnie Norwid didaskalium. A ponieważ świetnie te didaskalia skrócone podawałeś, dodając w ten sposób ironii całości spektaklu, to tego mi zabrakło. Dziękuję. Ja chcę Państwu
Ja chcę Państwu powiedzieć, dobry wieczór, że doktor Jarosław Cymerman zapowiadał Wasz występ, drodzy Państwo, jako projekt pedagogiczny. I teraz ja pomyślałam sobie, no nie bez racji, nie bez racji w kontekście takiego powszechnego rozumienia pewnej trudności, jaki stwarza język tego poety i sposób prowadzenia intrygi, zawsze niesłychanie zawiły przecież i wymagający niesłychanej baczności, słuchania. A mówię o tym nie bez powodu. Jestem po raz drugi uczestniczę w projekcie pedagogicznym, edukacyjnym tego utworu. Bo przed laty, proszę sobie wyobrazić, Julię grała... Czy jest Małgorzata Dziewulska na tutaj? Nie ma. Dlatego, że ja widziałam przedstawienie grupki aktorów warszawskich i reżyserów, mogę ich wymienić na palcach, Jankowska-Cieślak, Małgorzata Dziewulska właśnie jako Julia, a Jankowska-Cieślak jako Marta i dwóch aktorów, także świeżych absolwentów wydziałów reżyserskich i aktorskich, Ryszard Peryt i Piotr Cieplak. To była ta czwórka, gdzie oni zagrali. Nie w Instytucie Teatralnym, który ma wysokie progi, tylko, przepraszam za anegdotyczny sposób opowiadania o tym doświadczeniu, mianowicie znalazłam się w świetlicy zakładów Azoty w Puławach, bo to była pierwsza premiera tej grupy, która postanowiła przeprowadzać eksperyment teatralny we współpracy z klasą robotniczą, bo wtem dzięki to był taki czas, że się szukało nowych miejsc gry. I takim miejscem gry była zwyczajna świetlica. W Puławach byłam tej świetlicy, doświadczyłam tego spektaklu. To była zwyczajna sala, w której odbywały się jakieś akademie, po prostu akademie. Tutaj macie Państwo jednak przestrzeń, do której już przywykliśmy. Oni tam byli po prostu na scenie, tej małej scenie, gdzie dyrektor przemawiał do załogi, mogę powiedzieć. Tak, a my siedzieliśmy w rzędach. Rozejrzałam się po sali i zobaczyłam, że są wyłącznie goście z Warszawy. Goście z Warszawy, że ten Norwid na jeszcze o takim dziwnym tytule, który wymaga Państwo przed chwilką, cowali się z tym tytułem, dzieląc na człony, dzieląc, bo to są dwie części przecież tego tytułu. Nie muszę mówić rzeczy oczywistej. No właśnie, zapamiętałam tę scenerię, która była jednak troszkę iluzjonistyczna, bo było namalowane morze. Była po prostu taka dekoracja jak z romantycznego teatru. Trzeba było namalować morze i tych aktorów tam lokować. Więc to było bardzo piękne, ale jakieś takie nierzeczywiste w tym miejscu. Zwłaszcza zastanawiałam się i nie śmiałam pytać, jakie powodzenie ma ten tytuł wśród załogi, która płaciła za to dzieło, mówiąc najprościej. Krótko. Pani Maria Dworakowska, która wprowadzi wszelką statystykę teatralną, się nie myli. Dziękuję bardzo. Przepraszam za taki anegdot. Język przecież niesłychanie wyrafinowany i obecny, ja sobie chcę pozwolić, jako czytelnik wielu dramatów o tematyce miłosnej tego czasu, wyrafinowany, bo to i tak się prowadziło konwersację miłosną salonową, panie profesorze. Nie było, no, tak. Ona wymagała wielkiej giętkości języka. I niedosłowności. Dosyć. Bardzo proszę. Mi się przypomniała Wanda w placówce Żywego Słowa. Norwid zawsze w latach 20. XX wieku. Norwid miał do tej sceny robotniczej, zwłaszcza jego misteria. Miał szczęście. Profesor Wiesław Żońca.
Szanowni Państwo, mam zaszczyt 30 lat około zajmować się literaturoznawczo Cyprianem Norwidem, a szczególny zaszczyt, że dzieje się to w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Ale zmierzając do istoty, bodaj nie miałem jeszcze przyjemności być w kręgu tego typu osób jak Państwo, kiedy nie zaczyna się od narzekania na trudności, trudności języka, trudności recepcji, trudności z uchwyceniem zasadniczego sensu danego utworu. To mnie żenuje i dzisiaj powiem szczerze, boli. Ilekroć narzekano, to przypominało mi się, acz czytany pędem. Pan profesor wspomniał o tej kwestii. To jedno. A drugie, rzadko też zdarza mi się usłyszeć jakąś nową, zaistniałą kategorię. A propos owego morza sensu, o którym mówiliśmy 2,5 godziny temu, tą kategorią tutaj zaistniałą było pojęcie emocjonalnej ironii. Boże, no nawet bracia Szleglowie, formułując na łamach Ateneum w 1799 roku zasadę ironii, nie wpadli na to, mimo że emocjonalność była oczywistością, gdy chodzi o poetyki romantyzmu. I kwestia następna, już kończąc. Chciałem prosić pana dyrektora, by spowodował jakąś publikację na YouTube części może tego wydarzenia. Uważam recytację pani Ani Wieczorek wiersza Czemu za no bodaj doskonalszą, z jakimi mamy w ogóle do czynienia dzisiaj na rynku kulturowym, a tych interpretacji kilkanaście wręcz właśnie na YouTube zamieszczono. Pragnę pani z serca podziękować. To niewiarygodne zrozumienie tej poezji. I absolutnie na koniec powiem państwu, że jest mi szalenie miło, ponieważ jako student Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, a państwo są z Opola, właśnie w Mrowisku na ulicy Katowickiej, która musi być państwu znana, recytowałem wiersz Czemu w roku 1984. Proszę bardzo, proszę państwa, proszę. Kto chciałby jeszcze zabrać głos? A propos tej czytelności Norwida, powiem słowo w nadziei, że ktoś z państwa podniesie rękę. Nie zachował się odczyt Norwida, to był odczyt już z lat 70. o apatii narodowej, pisała o nim Zofia Trojanowiczowa, ale to był właśnie ten odczyt, w którym Norwid miał cytować Schopenhauera. Tak w każdym razie mówili kronikarze z dziennika lwowskiego, poznańskiego, którzy sprawozdawali z tego odczytu. Ale przed kim tego Schopenhauera miał cytować? Przed kapelusznikami, producentami fortepianów. I dopiszcie państwo całą resztę tej zgrai. Rzecz w tym, że Norwidowi to nie przeszkadzało. I znów dwuznacznie można to jako skalę odrealnienia poety albo jako rodzaj jego bezpretensjonalności. Myślę, że to bardzo ciekawe i warto o tym powiedzieć, jeżeli już tak jak profesor Żońca mówimy nie o skomplikowaniu Norwida, ale o jego czytelności, paradoksalnej czytelności. Ten Schopenhauer przed producentami fortepianów i kowalami, niech nam stanie przed oczami. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Ja bym chciała państwu podziękować za przepiękną dykcję, która jest już coraz niestety... Musi być to nagrane. Która zanika w polskim teatrze. A ja, ponieważ wiem, komu to zawdzięczacie, panu profesorowi, to uważam, że mieliście wielkie szczęście, że mogliście do takiej pracy państwo przystąpić właśnie z panem profesorem. I to się słyszy w tym przedstawieniu. I to było fantastyczne. Naprawdę bardzo gratuluję i bardzo dziękuję za to. Za dykcję. Dziękuję serdecznie. I dołączam się do podziękowań, bo o interpretacji tekstu Norwida moglibyśmy tutaj również rozmawiać bardzo długo. Panie dyrektorze, oddaję głos może jeszcze. Nie wiem, czy jeszcze chcą państwo zabrać głos? Przepraszam,
A tak, dobrze. Chciałem się przyłączyć przede wszystkim do gratulacji. Fantastyczny spektakl. Rzeczywiście niespotykany i interpretacja wiersza również fantastyczna. Jeden z głosów mówił o tym, że Norwid miał szczęście do klasy robotniczej, do takiego środowiska, gdzie był, nie mówię tak ani złośliwie, ani w żadnym pejoratywnym tego słowa znaczeniu. W takim środowisku często po prostu pogrywanym. Ja jestem nauczycielem z zawodu, już emerytowanym, szkoły podstawowej zresztą, ale chciałem się zwrócić do Państwa z taką prośbą, skoro Norwid już trafiał do klasy robotniczej, a jest to projekt edukacyjny, dobrze byłoby, żebyście trafili do młodzieży. Do młodzieży. Po prostu do młodzieży z tym spektaklem. Bo to też, prawda, właściwie uwaga taka, która, no nie wiem, jest pewną oczywistością, że aktor ma dykcję. No, przepraszam za wrażenie, żadna łaska. Ma mieć dykcję po prostu. Ale to nie jest takie oczywiste, jak pani zwróciła uwagę dzisiaj. To wcale nie jest takie oczywiste. Zwłaszcza no, poza światem aktorskim, na świecie estradowym. To w ogóle tam o przekazywaniu tekstu to mowy być nie może. Ale właśnie tak, że Norwid jednak mimo wszystko, pomimo tego, co tutaj było powiedziane, staramy się mówić o nim coraz bardziej, że nie jest trudnym autorem, że jest artystą normalnym, że można go normalnie mówić i normalnie go rozumieć. Jednak on nie jest taki dla wszystkich w sensie, że każdy go zrozumie. Ja na przykład miałem szczęście w wieku 11 lat trafić na wiersz Moja piosenka 2, który otworzyłem sobie w małej, miniaturowej antologii wierszy, która była wydawana w latach 60. I trafiłem na ten wiersz i go przeczytałem. I w wieku 11 lat wiedziałem, o czym ten wiersz jest. Ale to miałem szczęście. Gdybym otworzył parę stron dalej, pewnie bym z wielu, wielu wierszy nic nie zrozumiał, zwłaszcza w wieku 11 lat. I tak ten Norwid jakoś chodził za mną, chodził, aż wreszcie no, wychodził na seminarium u profesora Sawickiego i tam dokończyłem studiów właśnie magisterskich. I tak mi się wydaje, tak kiedy w swojej pracy zawodowej no z Norwidem się stykałem, a właściwie stykałem się rzadko w pracy zawodowej, ponieważ szkoła podstawowa nie była zbyt hojna dla Norwida. Ale starałem się tam przemycać to i owo. Widziałem właśnie, że do młodych, do dzieci nawet, w wieku no, w czwartej klasie, 10, 11, 12-letnich, on trafiał. Tylko właśnie trzeba było poprosić kogoś, kto, tak jak dzisiaj Państwo, ze zrozumieniem ten tekst powiedzieli, tak żeby odbiorca wiedział, z czym ma do czynienia. I to nie jest mój apel taki od tak sobie, bo naprawdę w okresie, kiedy mocno nad Norwidem pracuje całe środowisko, no dzisiaj już szczęśliwe zapewne z powodu Dębinek, więc całej epopei Dębinek właściwie można powiedzieć. Więc to, żeby młodzież zobaczyła was, to byłaby naprawdę duża sprawa. Gratuluję. Za miesiąc również przyjadę. Dobrze. Dziękujemy bardzo Państwu za udział w tym pierwszym norwidowskim wieczorze. Ja bardzo się cieszę, że ten ostatni dramat Norwida był pierwszy. Bardzo dziękuję, bo otworzyli Państwo nasz cykl, tak dosłownie otworzyli. To znaczy pokazali Norwida z tej strony, z której chyba on dzisiaj najlepiej wygląda i najlepiej się go słucha.
Szanowni Państwo, zapraszamy na kolejne spotkania w ramach cyklu Odczytywanie Norwida. To spotkanie będzie dostępne w internecie. Mamy także nadzieję, że nawet nie mamy nadziei, ale są takie plany, że w przyszłym roku ich owocem będzie także specjalna publikacja, która będzie zbierać też te myśli, te idee, te pomysły na czytanie Norwida, jakie się w ramach tego cyklu pojawią. Zapraszamy 25 września, godzina 18. Teresa Budzisz-Krzyżanowska będzie mówić Prometydiona z Towarzyszeniem Fortepianu, na którym będzie grał Janusz Olejniczak. Zapraszam serdecznie.